No, jeszcze łyczę kawy i można nagrywać. Cześć, witajcie. Tutaj Xaliona, to jest kolejny Minecraft, nie X-Pack, czy tam czysty survival, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj budujemy domek. Domek, który mniej więcej sobie zaprojektowałem. W sumie to nawet sobie wyjmę mój projekt, patrzcie. Mniej więcej tak to wygląda. Zawsze sobie lubiłem robić tak, tego typu rzeczy, także dzisiaj nie było inaczej, tylko może bym sobie go jakoś inaczej ułożył. Także zapraszam dzisiaj na odcinek pewnie przygotowawczy, a budować pewnie... O, poczekajcie, a nie, dobra, jestem na normalu, bo budowałem na peaceful. A kiedyś tam na pewno będziemy go kończyć. Dobra, przełączmy się na normalną tutaj kamerkę. Oddalone jest niestety pole budowy trochę, nie dużo, ale trochę, więc można od razu z sobą coś wziąć, na przykład cały cobblestone. Cały, a widzę, że mi się nawet drewienko też zmieści. W sumie weźmiemy wszystko, co się da. Takiego potrzebnego bym raczej wziął trochę. No, niech będzie. A tutaj włożę w sumie o. To, żeby mi się już przytapiało, jak mi tutaj nie będzie. Oraz żarełko. Żarełko i jeszcze coś się da, prawda? Tego to akurat się średnio opłaca, więc na razie niech będzie. Dobra, idziemy tam. Sztuc mi. O, cobblestone, patrzcie. To jednak nie wezmę tego i tego. Żeby już jednak ten cobblestone tam był na miejscu. No i tyle. Zawijamy się tam. Pytanie brzmi, czy ja teraz tylko znajdę to miejsce. Powinienem znaleźć. To będzie tam za tą skałą chyba. Czym się kierowałem? Dupa, to nie tutaj. Ty, czekaj chwilę, moment, gdzie to jest? Nie no, w tę stronę normalnie. Czym się kierowałem w trakcie wyboru? Ano tym się kierowałem, żeby był to trochę inny teren niż teren, który używałem zawsze w serii. Zapomniałem, gdzie to jest. Żeby teren był nie tak otwarty na przykład na morze, i żeby teren nie był znowu bardzo zamknięty, żeby był trochę górzysty, ale nie za bardzo. I znalazłem idealnego kandydata. Tylko moje pytanie brzmi, czy ja go do jasnej cholery znajdę? Ej, jest lipa, nie? Poszedł zbudować domek i teraz zapomniał gdzie, nie? Jak czub. Ty no, czekaj. Tu miał być, tu miał pierwszy stać, ale zrezygnowałem, bo tu pod nami jest ogromna jaskinia i jakiś inny pierdolnik. To musi być gdzieś tam. Bo tu już zacząłem, pamiętam, wyrównywać teren, dokładnie tutaj, gdzie stoimy. To było gdzieś tutaj chyba. To będzie... Jak już znajdę raz, to będzie już dobrze. Widzę... Doczytywał jakiś teren. O! Tak. To jest dokładnie ta taka wysepka, nazwijmy to. Ona jest bardzo fajnie otoczona wodą. Tu już mam gotowe jeziorko, z którego też na pewno skorzystam. Dookoła mam fajne górki, fajny, myślę, ograniczony taki teren. Tylko szkoda, że się właśnie robi noc. Fuck! Potrzebuję w takim razie się szybko gdzieś tutaj zakopać. Na przykład tutaj, tylko gorzej, że ja nie mam nawet... A, się wkopałem, nie? Ja pierdziel, nie ma tu jakiś... Owiec? Miałem wziąć łóżko i zapomniałem. Myślałem, że to owca. Żeby tylko się szybko przespać, nie? Kolejna wioska, ale jajca. No nic, no. Będziemy biegać za chwilę po prostu i tyle. Co się rzucasz?
Tutaj gdzieś sobie zbuduję taki szybki magazyn. Tak. Więcej mi się przyda. Tak. Ja nie wiem, czy niebezpiecznie będzie przypadkiem nawet zbudować tak na szybko coś. Byle tylko było jakieś tutaj schronienie mniejsze. Na czas wypakowywania się nawet, bo przecież jak mnie coś tu pierdyknie, to będzie lipa. I tak. Może jednak przyda się coś większego. No tego nie zaplanowałem, żeby tutaj teraz coś budować. Dobra. Tu sobie zbuduję za chwilę skrzynki. Trzy to jest jednak za mało. Ale jedna to już będzie git. I co, tu będzie na przykład cobblestone, nie, tu będą po prostu budulce, o. Tu będzie wszystko, z czego będę budował. A tu będą pierdoły tak zwane. Dobra, tu będą pierdoły i tyle. I teraz trzeba by się udać szybko do wioski. Tylko pytanie brzmi, czy ja nie będę bliżej tam. A jak... no nieważne. Fuck this shit, biegniemy. Także emocje teraz będą. Mam nadzieję, że nie skończy to jakąś destrukcją. Ja myślałem, że już się będę budował domek, a tu widzę, że dupa. Pierwsza przeprowadzka. Ale raczej mi się nie powinno nic tutaj stać. Chyba, żebym wpadł do jakiejś jaskini, bo bym jej nie zauważył pod sobą czy coś. O kurde, jakoś mnie zgraja tam goni. Już wiem jak biec, po prostu trzeba jakby pomiędzy tymi skałami przez tą polanę i się dojdzie. Także nie będzie źle. O patrz, jak mi jeszcze w ogóle boosta dał. Nie potrzebuję do tej wody, to też skakiwałem. Także nim my chyba zbudujemy nawet 3 kilometry tego domku. A o właśnie, jaka jest w ogóle geneza powstania tego domku? To już o tym chyba opowiadałem. W taki sposób powstał ten domek, że kiedyś zbudowałem bardzo, bardzo podobny domek na... to był jeden z moich w sumie nawet pierwszych domków. To mógł być nawet domek, który możecie zobaczyć na moim starym kanale. Wpiszcie sobie Tamgrad poradnik dla Huśka. Powinien wam wyjść film. I to jest najprawdopodobniej domek, który będzie bardzo podobny do tego, który aktualnie mamy. Nie będzie to taki sam, jest dużo ulepszeń w nim, ale też nie będzie dużo zmian z kolei. O fuck, przecież nie mam się czym zabudować, czekajcie. Ale też nie będzie za dużej ilości zmian. Koblowo drewniany, taki fajny, klimatyczny, tak mi się przynajmniej wydaje. No i liczę, że wam też się taki domek spodoba. Teraz tak, co mogę na przykład zostawić? Co mi jest zbędne? W tym momencie na przykład zbędne mi jest to. I zbędna mi jest ta łopata. Zbędna mi jest też ta grey wool. To się jeszcze widzę przytapia, niedobrze. To bym sobie też wziął. Te wszystkie andeite, gryzalite, to bym wszystko wywalił w piździec. Idź w to. Dobra. To tam na razie nie będzie zbędne. Nawet te skrzyki bym sobie mógł wziąć. Jeden raw pork chop. Pierdolić go.
Diamondy chyba już wziąłem, prawda? Tak mi się wydaje, że wziąłem. Tu coś wywaliłem i zapomniałem co. Ten raf porczu. Jezu, ile tu w ogóle zombiaku jest obok mnie. Dobra, i tak jak mówię, wszystko na tej serii będę nagrywał. To nie będzie tak, że powiedzmy o... nagle sobie coś zbuduję. To jest seria taka, gdzie ja się mam skupić bardziej na wdrożeniu się znowu w Minecrafta, aniżeli na budowaniu poza odcinkami. Wiadomo, sobie w ogóle naszło mnie w sobotę chyba to było na grę właśnie w klocki. Włączyłem sobie Minecrafta i zacząłem grać. Zbudowałem sobie ten domek dla testu, coś tam jeszcze zrobiłem. Pierwsze trzeba było to miejsce w ogóle znaleźć na ten domek, także no. Miałem troszkę tutaj do roboty. W ogóle co my będziemy czekać jak łoś? Wywalamy to, bierzemy to. Dwa to tam koła, to tam... Fuck this shit. Zawijamy się stąd. Tam już na miejscu zrobimy jakąś rzeźnię i tyle. No, także domek omówiłem, coś tam omówiłem. Tyle chyba moich omówień. Biegniemy szybko tam pewnie zaraz będzie, chociaż nie, dopiero połowa dnia jest, więc nie jest źle. No i co, aha, wiem, w OMSI we wczorajszym odcinku poruszyłem pewien temat, temat związany z wyświetleniami i z filmami, ogólnie z moim powrotem do nagrywania. Powodem do nagrywania głównym było to, że poczułem, że znowu mi się chce. Poczułem, że znowu mam taką ochotę pogadania sobie do komputera, tym samym do was, do ciebie, który teraz to oglądasz, widzu też. No i tak po prostu wpadłem na taki pomysł, a to było jak ile? 3 tygodnie temu, nie? Że tak o, wrócę, no i wróciłem. Co prawda z jednotygodniową przerwą, ale wróciłem. I znowu mi się naprawdę chce nagrywać, chce mi się siąść, albo na przykład przygotować tego Minecrafta i nagrać. Drugi powód, bo też wspomniałem o dwóch powodach. Drugim powodem jest to, że poczułem jakby takie zobowiązanie wobec was, że tym, że tam obiecałem wam na przykład w trakcie live'ów, że będą nowe gierki, że będzie coś tam, ja tego nie spełniłem. I teraz czuję taki dług jakby, można powiedzieć, wobec was, żeby jednak nagrywać chociaż cokolwiek. Na przykład co, bardzo bym chciał przejść tego nowego Just Cause'a. Ponieważ był Just Cause 2 na kanale, był Just Cause 1 na kanale, źle, jedynki nie było, bo nie obsługuje Full HD, ale był Just Cause 3 na kanale. Just Cause 4 wątpię, że będzie. Ceny dzisiejszych gier to jest jakiś dramat, a w momencie, kiedy sam zapracowałem na to, co aktualnie mam, czyli niemalże ujemne wyświetlenia, jeżeli takie by się dało, to jeżeli by się dało, by mieć wyświetlenia na minus, to raczej bym je miał. No to niestety mam to, co mam i z tego, co mam z wyświetleń, a jakoś tak mam taką wewnętrzną niechęć do streamów. No nie wiem, no nie wiem, jak to rozwiązać. No tego Just Cause'a po prostu nie będzie, ale mam taką chęć jakby nagrywania i pokazania wam, że może jednak coś mi zależy jednak na tym kanale i na społeczności, którą dziś tutaj stworzyłem. Także to jest taki jakby moja forma spłacenia długu, który zaczerpnąłem w trakcie streamowania. Nie wiem, czy ja to, co mówię, ma sens, ale czuję, że ma jakiś taki wewnętrzny. Może tak naokoło coś mówię, ale no mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Po prostu fajnie jest wrócić, fajnie jest pogadać, ale dobrze jest też mieć świadomość, że ludzie, którzy oglądali mnie kiedyś, którzy czekali pewnie pół roku na kolejne filmy, nadal tu są. Nie zmyli się, nie poszli gdzie indziej, tylko nadal czekali, pytali kiedy X-Pac, czy tam kiedy OMSI, a teraz cały czas komentują, bo zauważyłem też taką przypadłość, że pod każdym filmem komentują praktycznie te same osoby. Co jest bardzo fajne, ponieważ wiem, że utworzyłem jakąś tam nawet minimalną społeczność,
kupioną wobec tego kanału. Także jeżeli już ktoś specjalnie czeka na przykład godzinę 16 w soboty, żeby siąść przed X-Packiem, to jestem z tego bardzo zadowolony, że są osoby, które czekają, które nazwijmy to, są przyzwyczajone do publikacji i lubią po prostu sobie siąść, czy tam wieczorem, czy do kolacji, czy samemu gdzieś tam, czy w tle nawet odpalić, że są takie osoby, które gdzieś tam czekają i oglądają te wszystkie filmy. Przyjemne. Pomimo, że tak jak mówię, ostatni odcinek nagrałem na początku stycznia, później przerwa kilkutygodniowa, nagrałem chyba w marcu i tyle. I później dopiero wróciłem w październik, to już chyba było. No, więc fajne sobie wakacje zrobiłem. Właśnie co do wakacyjnych vlogów. Ja, one są wciąż nagrane, ale ja nie mogę znaleźć sobie siły, żeby też je zmontować. To jest tak jak z live'ami. Ja się narobię przy tych vlogach. Obejrzy je, strzelam 200 osób. Wiadomo, 200 osób powiedzmy będzie zadowolonych. 20 da łapkę w górę. A na przykład... Ej, bo mi brakło dyrta, wiecie? A na przykład... X-Packa, którego nagram teraz tak o, z przypadku, obejrzy 3 razy więcej. Z live'ami wiadomo, byłoby lepiej, bo te live'y to akurat... To był złoty czas dla kanału. Był przyrost subów. Dopóki TVN nie zepsuł wszystkiego, był przyrost subów, był przyrost wyświetleń, ogromny przyrost wyświetleń. Ja muszę iść, wiecie co, nakopać gdzieś tego. Potrzebuję kilku rzeczy. Trzech dokładnie, czterech tych. O czym ja to mówiłem? Aha, że TVN zepsuł. No, zepsuł wenę do nagrywania i zepsuł wenę do streamowania. No dobra, może do nagrywania mniej, ale jednak do streamowania to jest 100% wina tej akcji. Ja już wiem, że się powtarzam 10 razy. Mówię znowu o tym TVN, ale no cóż. Tak wyszło. Teraz będzie trzeba iść spać, to wiecie co? Ja tu już na powrót sobie przygotuję. Gdzie jest to łóżko? Tutaj. Coś czuję, że pod tym, że pode mną są jakieś grubsze jaskinie, nie? A miało być tak pięknie. No dobra, idziemy kopać, chociaż nie wiem, czy się opłaca aktualnie. Bo potrzebuję dużej ilości dyrtu. Aśmy dzisiaj domu zbudowali, nie? Kurwa. Nie, ja tam, gdzieś tam dalej muszę zacząć kopać, więc tu już się na spokojnie prześpimy. Wezmę łóżko i prześpimy się znowu na następny dzień tam gdzieś, tam dalej, w tej wiosce, przy okazji. Tu już zaraz będzie dobrze. No, tu chciałem to zalepić, nie? Ale no nie mam jak. Wiem, co mogę jeszcze zrobić. O właśnie, to też mi się przyda. Tak z 6 żelaza, chociaż 3 wystarczy. Wiaderko, bo tu będę musiał przecież tą trawę całą opróżnić, nie? Wezmę sobie gdzieś tutaj, zrobię nieskończone źródełko. Mam nadzieję, że cały czas działają po tych zmianach z wodą. Dobra, na szczęście działają. I będziemy musieli troszkę tam narobić
zrobić porządek, bo ja strasznie nie lubię, jak gdzieś na placu budowy mam trawę. Także pierw idziemy nakopać troszkę dyrtu. A, tu jest zakopane wszystko. Czekaj, co? To którym ja wyszedłem z tego pierdolnika? Wiem, na rogu łóżka się wychodzi. A ten róg był akurat poza domem. Ale fajny teleport. Taki bezpieczny. Gdzie to było? Tutaj. No i tutaj, żeby tak też nie psuć za bardzo krajobrazu, to gdzieś troszkę dalej zacznę kopać za chwilę to. Bo jednak tego dyrta to mi się troszkę przyda. No nazwijmy to tutaj, zaczniemy kopać. Jakiś magnes by mi się przydał, ale to niestety nie są mody. Tak, z 4 z 5 staków myślę będzie wystarczające. Tyk, 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 tyk. Żeby może jeszcze troszkę się opróżnić, żeby tą trawę jakoś tam poniszczyć jeszcze dzisiaj. Żeby jednak od następnego odcinka już zacząć taką faktyczną budowę, no. Fajnie by było. Dawno w sumie niczego nie budowałem, takiego, nazwijmy to, twórczego, a nie technicznego w serii ogólnie całego Minecrafta na kanale. Zawsze to gdzieś jakoś tak z projektów było jakiś, albo od widza, albo z jakiejś Planet Minecraft. A tutaj w sumie w 100% projekt mój. I to jeszcze projekt, którego zarys pamiętam od tylu lat. Także takie wspomnienia mi się tutaj włączyły w trakcie robienia tego domku. Pytacie mnie, czy o swoje kiedyś wilki w ogóle. Po co mi one? Takie będą się za mną kręcić, takie pajace, powiedzmy 3. Ja wiem, że da się je zblokować, żeby one nie biegały. Ale po co mi takie wilki? No. Ja wiem, że będą nam atakować. Znaczy, pewnie zrobię, żeby sobie na przykład biegały po podwórku. Ale to podwórko będzie zamknięte, przecież one mi nie uciekną, więc w sumie to będą takie moje pieski. Jak ludzie, powiedzmy, mają na podwórkach. Więc takie będą, ale żeby tam za mną gdzieś biegały, to pierdykam to. Zrobimy takie troszkę dłuższe odcinki, żeby teraz ten dyrtol mieć i potem jeszcze tu zobaczymy, co jest w tej jaskini, w tej wiosce. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, co jest jeszcze w tej wiosce i idziemy tam robić dramat z... Tego budynku nie kojarzę w ogóle. O! Library. Tu nie mam, wiecie czego? Siekierki. To ja na razie tego nie tykam. Nie ma tu nic. Fuck. Nawet chyba nie mają kowala. Macie kowala? Ludziska. Ej, chyba nie mają. No, kowala tutaj nie uświadczymy. Jak kowala nie ma, to tu nie będzie nic. Dobra, gdzie jest tutaj? Czyli idziemy gdzieś w tamtym kierunku chyba. Akurat jest połowa dnia, więc podejrzewam, że się nam uda jeszcze dzisiaj ten teren tej wody opróżnić. A przynajmniej dobrze by było.
By to nic się nie okazało, że to są jakieś piranie. A podobno piranie też już są. Ogólnie otwarte morze jest gdzieś tam, także kiedyś może na przykład zrobimy jakiś porcik tutaj. No zobaczymy, no. Na razie póki jest wena do gry na takim czystym Minecraftie, to będę w niego sobie grał. Właśnie, bo to przecież jeszcze trzeba ten teren tutaj wyrównać. Ja pierdykam. Znaczy, w sumie to nie trzeba. Jego można wyrównać. Ale że ja jestem walnięty na tym punkcie, no to sorry memory, ale to trzeba zrobić. To są takie, no, rzeczy, które zawsze robię od lat, więc raz niestety inaczej nie będzie. Braknie mi tego dyrtu. Domek wcześniej budowałem na kreatywie, na tym testowym świecie, więc nie wiedziałem, ile mi nawet zejdzie. Jeszcze się przecież może nawet okazać, że ja kobla i drewna będę miał za mało. I tak się pewnie okaże. Jak przecież dach jest ogromny, ostatecznie jest chyba nawet więcej drewna potrzebnego niż kobla. Zobaczymy. Będziemy budować, to się wtedy okaże. Zrobiłbym gdzieś tak na przykład odtąd. O! Mniej więcej tak bym to widział. Braknie i to już to widzę. Ale tutaj akurat ten teren jest mniej ważny. Najważniejszy jest tutaj, bo właśnie tutaj będzie domek. Płot też nie będzie jakiś taki, wiecie, kwadratowy jak zwykle, tylko będzie to ze względu na to, że tu nie będzie żadnej działki technicznej czy czegoś, co wymaga jakiejś symetrii. To postaram się to podwórko zrobić takie bardziej niestandardowe, czyli będzie to podwórko niesymetryczne, jakieś takie, wiecie, z zaokrągleniami, nie będę się przejmował jakimiś odległościami, że coś się nie zgadza. Po prostu zbudujemy płot, który ma chronić mnie przed tymi głupimi zombiakami i tyle. Dobra, tyle mi wystarczy. Teraz tak. Takie rzeczy trzeba by zrobić. Tym pójdzie szybko, w miarę. Tak, to trzeba ręcznie, bo i tak by się woda zlała. O, dokładnie tak. W jedno miejsce. I też widzę, bo tu wykrywa tą wodę, tu wykrywa tą wodę. No i robi się lipa. Tutaj akurat nie muszę nawet tego robić, bo tu będzie akurat już płot gdzieś, więc spoko. Natomiast tu by się jeszcze przydało, bo to tutaj to też będzie taki teren bardziej otwarty. Będzie normalnie dwóch budowniczych. Zapomniałem, że jak wylewam przecież nad poziomem, to się tak fajnie rozlewa na większą powierzchnię. No i kurde fajnie, patrzcie, jest już, tu mamy fajne pole do budowy. Tu będzie domek sobie stał, dokładnie nawet tu będzie to źródełko, więc zaraz i tak je muszę zakopać. No i będzie gitara. No, 30 minuta, nie jest źle, spoko, mnie to pasuje, nawet już 31 pewnie. Więc okej, okay. Także tutaj będzie stał domek, tu będzie stał mój dom, tam będzie bank, a tu na razie jest ściernisko. Także tyle, tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za uwagę, zapraszam na kolejny w sobotę, gdzie będziemy pewnie już budować pierwsze piętro, spróbujemy zbudować podłogę, może pierwszą, może podłogę też pierwszego piętra, zobaczymy jak to będzie, tam będzie jeszcze dwa tarasy, strych,
Ogólnie będzie taki domek 100% mojego projektu, więc to też nie będzie tak projektu i tak dalej, z jakiegoś zewnętrznego. Tyle z mojej strony dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek w sobotę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.